Dzień dobry. Co to był za tydzień? Pewnie ledwo nadążaliście. A my zresztą też. Żeby nadążyć, pytaliśmy. Nasza pierwsza pula wniosków związana była z tym, co działo się w najbardziej gorącej medialnie sprawie, czyli najpierw wygaszeniem mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, później ich odwołaniami do Sądu Najwyższego, a później ich aresztowaniem. Tu zainteresowały nas dwie kwestie. Pierwsza, w tym całym szumie medialnym padła informacja, że było jakieś spotkanie Andrzeja Dudy z Małgorzatą Manowską, no i nic więcej nie było wiadomo. Postanowiliśmy zapytać, wysłaliśmy wnioski zarówno do Sądu Najwyższego, jak i do kancelarii prezydenta. Zapytaliśmy, czy takie spotkanie w ogóle miało miejsce. Jeżeli miało, to kto w nim uczestniczył, o czym rozmawiano, a może o naiwności powstały jakieś notatki. Czekamy na odpowiedź. Druga sprawa dotyczyła wypowiedzi marszałka Hołowni, który powiedział, że on, przekazując te odwołania obu byłych posłów do Sądu Najwyższego, dysponował opiniami prawników. No, jak mowa o opiniach, to my się natychmiast o nie pytamy. No to zapytaliśmy, czekamy na odpowiedź. I skoro już jesteśmy przy opiniach, bardzo podobny sposób działania, Premier Donald, Donald Tusk jeszcze pod koniec zeszłego roku powoływał się na opinie prawników, którymi miał dysponować obóz rządzący w związku z działaniami w mediach publicznych. Oczywiście zapytaliśmy o te opinie. Zapytaliśmy zarówno kancelarię premiera, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kancelarii premiera przyszła już odpowiedź: tamtych opinii nie ma, ale może znajdą się w Ministerstwie Kultury. Czekamy, odpowiedź powinna być lada moment. I skoro jesteśmy już przy mediach publicznych, to yy, dopytywaliśmy o jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie oburzenie związane z wysokimi wynagrodzeniami tych propagandystów, którzy pracowali w telewizji polskiej? Yy, one zostały ujawnione, ale my postanowiliśmy zapytać również o wynagrodzenia nowych osób, które są zatrudnione. Yy, z dwóch względów, oczywiście. Pierwszy jest taki, czy coś się w tej kwestii zmieniło, yy, drugi jest taki, yy, czy jest jawniej. Czekamy również tutaj na odpowiedź. I jeszcze jedna sprawa, tym razem starsza, nie tak medialna, przynajmniej nie dzisiaj, związana z systemem, systemem losowego przydzielania spraw dla poszczególnych sędziów. Już wiele lat temu zapytaliśmy o kod źródłowy do aplikacji, która dokonuje tego losowania. Tę sprawę wygraliśmy, sąd stwierdził, że jest to informacja publiczna wbrew temu, co twierdziło ministerstwo, ale jak już tę sprawę wygraliśmy, to po kilku latach zaznaczam, to wtedy ministerstwo stwierdziło, że jednak nie nie nie, nie to by było zbyt duże zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. No śmiemy twierdzić, że może dla bezpieczeństwa władzy to jest większe zagrożenie, zwłaszcza takiej, która ma coś do ukrycia. Tak czy inaczej, musieliśmy znowu pójść do sądu i ta sprawa w tej chwili tkwi w sądzie, ale nie ma właściwie powodu, dla którego ten kod nie miałby być ujawniony. Napisaliśmy do ministra Adama Bottnera z prośbą o to, żeby on ten kod po prostu ujawnił i zakończył sprawę. Druga rzecz, która jest związana też z naszymi dalszymi działaniami, wcześniejszymi, to jest centralny rejestr umów. W 2021 roku wielki sukces powstaje centralny rejestr umów na papierze, na razie w ustawie, który ma zbierać wszystkie umowy zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych na kwoty mniejsze niż te, które są związane z progiem związanym z zamówieniami publicznymi. No i co? I nic. I najpierw dwa razy przekładany jest termin ruszenia tego rejestru. No i teraz ten termin to jest 1 stycznia 2026 roku, ale pojawia się też bardzo dużo wątpliwości dotyczących tego, jaki właściwie jest zakres, które te umowy powinny być ujawniane y, oraz y, no, przy tych wątpliwościach dosyć nieadekwatne wydają się sankcje, y, które grożą za nieujawnienie umów. W związku z tym Ministerstwo Finansów postanowiło już kilka miesięcy temu powołać taki zespół, który zajmie się poprawieniem tych przepisów i stworzeniem nowych przepisów, do którego zespołu mogły, mogli być zapraszani eksperci. Trafiliśmy do tej grupy eksperckiej, ponieważ bardzo głośno optowaliśmy za tym, żeby taki rejestr powstał. Rozmawialiśmy, informowaliśmy o tym Was na naszej stronie. Rozmawialiśmy z wieloma innymi środowiskami, musieliśmy czasami uznawać ich rację, ale tak czy inaczej to nie my, ani nie te środowiska, jesteśmy decydentami. Teraz nowy projekt ustawy będzie musiał być przygotowany do dalszych oczywiście prac przez Ministerstwo Finansów i w poniedziałek było takie spotkanie podsumowujące te nasze prace eksperckie ministerstwo obiecało, że będzie nad tymi naszymi. Tym naszym wkładem yy, dalej pracować. Trzymamy kciuki, bo taki rejestr naprawdę bardzo w Polsce jest potrzebny. Zwłaszcza, że mają go wszystkie inne kraje. Nie wiedzieć, czemu akurat Polska jest w tej kwestii kompletnie bezsilna yy, i nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zamykając tematy wniosków i takich administracyjnych kwestii, chciałam przejść do tego, co jest bardzo dla nas ważne ze względu na ogromną pracę, którą włożyliśmy, czyli na Komisję do spraw wyborów korespondencyjnych. Tam przez ostatnie dwa dni zeznawał, a raczej może po prostu odpowiadał na pytania, były premier Jarosław Gowin. Ogólne wrażenie, musicie sobie tego posłuchać, bo to jest dosyć długie, nie będę tego streszczała, ale ogólne moje wrażenie z tego jest takie, że właściwie w początku było wiadomo, że to się nie może udać. Tymczasem ileś set osób zostało wciągnięte w tę y, machinę łamania prawa. To jest naprawdę słabe. My, jak wiecie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, zebraliśmy informacje, którzy wójtowie i burmistrzowie y, przekazali dane ze spisów wyborców, łamiąc prawo. Teraz możecie się zapoznać z tymi wynikami naszej pracy w nowej formie. Dzisiaj, właśnie gazeta wyborcza opublikowała na swojej stronie, w takim specjalnym portalu Big Data, informacje o tym, o tych naszych wykopaliskach, ale też o przynależności politycznej tych, którzy te dane przekazywali. To można było zrobić dzięki wsparciu doktora Jarosława Kantarowicza z Uniwersytetu w Lejdzie, który już w 2020 roku chwycił te nasze dane, które wtedy mieliśmy, i dokonał takiej analizy, która pokazywała, które właśnie opcje polityczne najbardziej przekazywały te dane. Które? Możecie zgadywać, możecie zajrzeć do tekstu, zapraszam. Zajrzyjcie też na nasze media społecznościowe, a konkretnie na TikToka, gdzie Martyna Regent opowiada o tym, jak można sprawdzać nieprawidłowości w prowadzeniu kampanii wyborczej, kiedy jej jeszcze nie ma. Koniecznie zajrzyjcie. Wybory samorządowe już właściwie lada moment kampania w, już od wielu miesięcy się dzieje, a my, jako obywatele, musimy to kontrolować. Życzę Wam miłego weekendu. Kończąc już, nasz weekend na pewno będzie świetny. Jedziemy właśnie na Szkołę Inicjatyw Strażniczych. Pierwsze spotkanie, nowi ludzie, nowa energia. Bardzo się na to cieszymy. Pamiętajcie też, że do niedzieli możecie się zgłosić do projektu Solidarni przeciw SLAP oraz że możecie nam przekazać darowiznę. Bardzo do niej zachęcamy. Małe darowizny, ale dużo i regularnie. To jest sposób na to, żebyśmy my mogli działać. Dziękujemy którzy, wszystkim, którzy po ostatnim spotkaniu naszym taką darowiznę przekazali. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień.